Siemaneczko, z tej strony, tylko dzisiaj zagramy sobie w gierkę, która bije rekord ostatnio popularności. Nazywa się Storyteller, czyli coś się nie zna, no to polega właśnie na czymś takim. Tworzymy się historyjkę, tak aby... A, o, miłość i ginie szczęśliwe. A to rozpoczyna w pojedynku, ale będzie miał i ginie szczęśliwy, coś, która pod tytułem. No i okej. No i jest pięknie, teraz tak. Ewa ginie cierpiąc. No to mamy Ewę. Ewa cierpi, bo Adam umarł. I Ewa też umiera. Łatwe. Łatwe. Spotkanie z duchem kochanej osoby. No to mamy, mamy miłość, Ewa i Adam, śmierć Adama i Ewa spotyka ducha. No. Także mamy pierwszy rozdział zakończony, rekonwalescencja. Kres cierpienia, no to mamy tak, ślub, Bernard ten. Więc Bernard umiera. Aha, kres cierpienia, czekajcie, to tak. Śmierć, na przykład Edgar umiera i Leonora z Bernardem się. Bez żadnej śmierci. Aha, bez żadnej śmierci, no to byśmy zrobili tak, że Edgar... Aha, że Leonora ten i on ten, więc ona i ten. No i fajnie. Ona bez żadnych śmierci. Cudy. Kres cierpienia. No to mamy tak. Leonora i Izabel. Leonora Izabel umiera, ale Izabel ożywa, więc jest ślub. No. Łatwe, łatwe. Nieszczęście. Wszyscy odrzucają Edgara. No to Edgara wszyscy odrzucają. Ci są razem. Ślub. Ona odrzuca go. Umiera ta. Więc bierze ślub. Aha, nie. Czekajcie, to tutaj ona umiera. Ona jeszcze... Wiecie. Tak, tak. Więc tu jest ślub. Edgar... O, nie. Izabel z Bernardem. Więc Edgar odrzuca Bernard i Edgar go odrzuca Izabel. No i fajnie. Żal. Odnajdują pocieszenie. Aha, żyjący partnerzy, no, czyli Edgar Leonora, śmierć Leonora i Edgar odnajduje pocieszenie. No i ewentualnie... To jest Bernarda Mona. Śmierć jest tutaj, jest później ślub. No i załóżmy, że Bernard se umiera, więc ona se rozpacza. I Edgar i oni biorą ślub. No. Mamy kolejną rozdział zrobiony. Objawienie. Edgar szukuje sam siebie. Aha, no to Edgar umiera. Amnezja. Lustro. Łatwa. To nie jest w związku partnerskim. Ślub Leonora z Edgarem. Śmierć Edgara z Leonora rozpacza. Ślub Izabel z Leonorą. On wstaje i on idzie do Leonory. No. Cierpiący partnerzy spotkają się na nowo. Cierpiący partnerzy spotkają się na nowo. Dobra, bum, bum, bum. On
ożywienie tegoś lub cierpiący partnerzy. Okej, okay, on ożywa, ale dowiaduje się, że ona zdechła, więc Leonora ożywa i spotykają na nowo. No, no i fajnie. Kolejnie, katastrofa, cierpienie dla wszystkich. Ślub, Edgar. Leonora. Śmierć Edgara. Więc ona ślub z Izabel. Ona cierpi już, więc teraz śmierć Leonory. Ożywienie Edgara. I ślub Edgara z nią. Nie powinna mieć teraz, że ona zginie. Ale teoretycznie można by to zrobić w taki sposób. Czekajcie, nie. Oni są tak, więc ten na przykład odrzuca je zaloty. Śmierć Leonory, więc Edgar rozpacza. Ślub Edgara i Izabel. Lecz śmierć Izabel. I śmierć Edgara? No nie wiem, jak to zrobić, widzowie, żeby oni wszyscy cierpieli. No przecież śmierć cierpi, tak? Czyli on umiera. Ona w sensie. I ona wstaje. Aha, ona wstaje. Ale Edgar się ślubi z nią. Więc Leonora przychodzi, ona cierpi, no i umiera Izabel, więc Edgar cierpi. A, czyli czekaj, umiera Edgar, więc ona... Nie, umiera tak. No. Dobra, wszyscy cierpią. Dobra, trucizna. Wypija truciznę. Leonora, Leonora, Edgar, śmierć. Edgar, więc Leonora wypija truciznę. Łatwe. Tragedia, podwójna trucizna. To ślub Edgara z Izabel. Śmierć Edgara, więc Izabel pije truciznę. Edgar obczaja... Nie, czekajcie, tutaj ożywia się Edgar. Więc ten, więc też wypije truciznę. Izabel żeni się ponownie. Aha, ślub Edgar Leonora, ślub Izabel ten, więc trucizna Izabel, wino Leonora, Izabel żeni się ponownie. Czyli tak, i tutaj Leonora. A czemu ona to pije? Zabrażenie się ponownie. Może walka. Okej. Dobra, już wiem. Więc tak, więc ona chce się z Edgarem. Izabel żeni się ponownie.
Ale nie powiedziała, że musi się zdenić z Edgarem. Dobra, czekajcie. Okej. Ona zabija Leonorę, więc bierze ślub z Edgarem. No. Udało się sobie, udało się w końcu. Mega fajna gierka, jak widzicie, a to chyba będzie najlepiej w ogóle. Zobę popełnia przestępstwo, no to akurat jest. Edgar z Leonorą. Edgar ten. Więc trucizna. Wina Leonora. Spotyka swój kres. Lecz wszyscy spotkają swój kres. Dobra. O, czyli oni też lubią truciznę potem, bo on umiera. A ona by kocha teoretycznie. Dobra. Mamy tak. Klątwa. Bóg, wiedźma, Śnieżka, książę. Las. Klątwa jest zniesiona. Wiedźma, Śnieżka. Pocałunek, Śnieżka, książę. Las, Śnieżka. Pocałunek. No i fajny. Oszustwo. Ratuje malutkiego. Las, pocałunek malutki. Książę ratuje. Las. To. Nie. Malutki. Las, książę malutki. Las, nie las, tylko pocałunek, książę malutki. No i co? No. Nie wiem, widzę wyraz. Wiedzi ma malutki. Więc las księża malutki. Jak książę ma ratować malutkiego?
Dobra, czekajcie, tutaj Wiedźma zamienia Manuckiego, tutaj Wiedźma tego, oni się spotykają. Nie wiem, co pan jak to zrobić. Musimy to skipnąć. Wiedźma staje się ulubienicą lustra. Tak, więc lustroś. No i pięknie. Dobra. Nie będzie łatwa, tylko to było trudne. Zrwali wszystkich. Lustro. Okej. Co z tym chodzi z tym klifem? Co chodzi z tym klifem? Dobra, ale to było w następnym odcinku, to dziękuję, bardzo mnie ciekawe, czy się do zobaczenia, tylko dziękuję bardzo, na razie.